Konrad Dudek, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z gościem telewizji Rzeszów, a w tej roli dziś Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Dzień dobry państwu. 8 grudnia odebrała pani nominację z rąk premier Beaty Szydło, więc po pierwszym miesiącu urzędowania zapytam, czy bilans otwarcia jest już gotowy. Pierwszy miesiąc urzędowania, jeśli to jest grudzień, jest specyficznym miesiącem. Tak naprawdę mieliśmy stosunkowo niewiele dni pracy jako urząd. Nie ma bilansu otwarcia, ponieważ zostały przygotowane materiały wstępne z poszczególnych wydziałów, ale ich uzupełnieniem będą materiały uzyskane w następstwie zarządzonych przeze mnie dwóch audytów. Jednego dotyczącego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, drugi zaś dotyczy sytuacji na przejściach granicznych. Ponadto od pierwszych dni stycznia rozpoczęła się kontrola NIK-u w zakresie wykonania budżetu wojewody podkarpackiego za rok 2015 i także w styczniu rozpoczęła się inwentaryzacja składników mienia. Kiedy więc można się spodziewać takiego bilansu otwarcia? Myślę, że 3 miesiące będą potrzebne na to, by ten bilans otwarcia powstał. Koniec marca. Tak, tak. Koniec marca. Obejmując funkcję wojewody, zapowiedziała pani, że, cytat, może niezbyt dokładny, ale cytat, zmiany w urzędzie będą zależeć od wyników audytu, o których wspominała pani przed chwilą, i oceny pracowniczej. Wyniki oceny pracowniczej już na biurku wojewody? Trwa ocena pracownicza. Antena telewizyjna nie jest dobrym miejscem na informowanie o wynikach tej oceny. W pierwszej kolejności powinni zostać poinformowani sami zainteresowani. Natomiast niewątpliwie podtrzymuję swoje stwierdzenie. Pewne zmiany będą musiały być dokonane. Zwłaszcza, że komentując na gorąco to, co dzieje się na scenie politycznej ogólnopolskiej, nazwijmy to w cudzysłowie warszawskiej, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o służbie cywilnej. W myśl tej ustawy jeden z jej efektów to to, że 160 dyrektorów i ich zastępców zostanie odwołanych ze stanowisk w służbie cywilnej, więc pewnie część tych osób to pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Rzeczywiście zmiana ustawy o służbie cywilnej była bardzo pożądana. Tak naprawdę na skutek zmiany w ustawie o służbie cywilnej dokonanej w 2008 roku pracodawcą urzędników Urzędu Wojewódzkiego był dyrektor generalny. On uruchamiał nabory, dysponował funduszem nagród, natomiast wojewoda, będąc przedstawicielem rządu w terenie, nie dysponował aparatem urzędniczym, który umożliwiałby mu skuteczne realizowanie polityki rządu w terenie, a zatem ta zmiana ustawy o służbie cywilnej jest ze wszechmiar pożądana. No ale jej krytycy mówią, że w myśl tych nowych, nazwijmy to w cudzysłowie, łagodniejszych kryteriów, no, będzie można powoływać osoby, które nie mają doświadczenia na stanowiskach, które były w przeszłości, w niedalekiej przeszłości działaczami partii politycznej, zrezygnowały z członkostwa partii i mogą teraz trafić do korpusu służby cywilnej. Panie redaktorze, ja nie bała się tego, że pojawią się na stanowiskach dyrektorów wydziałów osoby niekompetentne, ponieważ za ich nominację odpowiada wojewoda i każdy przypadek nietrafionej nominacji będzie wiązał się z określonymi skutkami i dla wojewody, i dla osoby powołanej. Mówiąc inaczej, pójdzie na konto wojewody. No więc właśnie, dlatego te nominacje muszą być na pewno roztropne. Natomiast, tak jak powiedziałam, w obowiązującym na dzień dzisiejszy stanie prawnym wojewoda nie mógł skutecznie realizować założeń polityki rządu, będąc przedstawicielem rządu w terenie. Ale można powiedzieć, że instytucje podległe wojewodzie to też bardzo ważny element tego, jak wojewoda radzi sobie z wykonywaniem swoich obowiązków, a te instytucje to z tych kilkunastu wymienię kilka, żeby nasi widzowie, którzy na ten temat nie mają takiej wiedzy, mieli ogląd. Kuratorium, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Konserwator Zabytków, Sanepid i tak dalej, i tak dalej. To jest też cała armia pracowników, no i cała rzesza kierujących nimi ludzi, dyrektorów, zastępców dyrektorów i kadry kierowniczej.
W stosunku do organów administracji niezespolonej wojewoda spełnia pewne funkcje nadzorcze i kontrolne, uczestnicząc albo dokonując powołania szefów tych organów administracyjnych, natomiast za sprawy pracownicze odpowiadają szefowie tychże jednostek. A zatem trzeba zaufać, że osoby, które piastują określone urzędy, tak dobierają swoich współpracowników, że gwarantują oni skuteczne wykonywanie zadań nałożonych na poszczególne organy administracji. Mówimy na razie o pracownikach. Zresztą sam Urząd Wojewódzki to duży pracodawca, ponad 700 zatrudnionych urzędników. No a jak wiadomo, jak są... My jesteśmy Urzędem Wojewódzkim, Samorząd Wojewódzki ma nawet trochę większe zatrudnienie, aniżeli Urząd Wojewódzki. Trochę, to znaczy 1000 osób? Myślę, że... Pewnie niewiele mniej. Tak, pewnie nawet chyba gdzieś to tak oscyluje właśnie w tych okolicach. No niemniej jednak Urząd Wojewódzki jest dużym pracodawcą, jakby tak, na to nie patrzeć. Tak. No, ponad 700 zatrudnionych. No ale jeżeli mówimy o dużym zatrudnieniu, to musimy też powiedzieć o dużych pieniądzach, bo w powszechnej świadomości duże pieniądze są teraz przy samorządach, przy samorządzie wojewódzkim. Niestety duże pieniądze nie dla urzędników. Nie dla urzędników, tylko tak te, które należy... W Urzędzie Wojewódzkim mamy zatrudnionych... powiedzmy kilkadziesiąt osób, których wynagrodzenie wymaga podwyższenia do minimalnego wynagrodzenia do 1850 zł, które zgodnie z przepisami od 1 stycznia jest wynagrodzeniem najniższym. A więc wynagrodzenie urzędników niewątpliwie pozostawia wiele do życzenia. Jest to wynik także zamrożenia pensji urzędniczych przez ostatnich kilka lat i w tym roku są środki finansowe, które umożliwią pewną regulację płac, która jest pożądana, bo jednak urzędnik państwowy powinien otrzymywać wynagrodzenie godne, adekwatne do pracy, którą wykonuje. Zwłaszcza, że jak mówimy o pieniądzach, to od razu pojawia się pytanie, no to ile ten wojewoda ma w tym swoim budżecie, nie na pensje dla swoich pracowników, ale ile ma do wydania dla województwa, mówiąc tak kolokwialnie, a nie są to małe pieniądze, bo jest to w przybliżeniu 1 mld złotych. Wspomnę tylko, że budżet województwa, samorządowy budżet województwa, kiedy oscylował, czy przekraczał 1 mld złotych, czy budżet najbogatszego miasta Rzeszowa, no w ostatnim roku nie, ale wcześniejszym też oscylował wokół 1 mld, mówiło się o ogromnych pieniądzach. Podobny budżet w Urzędzie Wojewódzkim i tak jakoś mało kto o tych pieniądzach mówi. Nie możemy zapominać o tym, że wojewoda jest organem, który dystrybuuje środki finansowe, a więc te środki finansowe nie są przeznaczone tylko na działalność wojewody, ale są to środki celowo przeznaczone na realizację określonych programów ważnych dla polityki rządu. Te, które w ostatnich latach choćby widzowie telewizji Rzeszów widzieli, bo to były drogi lokalne, poprawa jakości stanu dróg lokalnych, to były zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Tak jest. Te programy nadal są realizowane. W ostatnim miesiącu roku 2015 odbył się nabór do Narodowego Programu Poprawy Jakości Dróg Lokalnych. I także myślę, że w styczniu możemy przewidywać uruchomienia procedury naboru na wnioski związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, a więc te programy będą kontynuowane. Pewne środki finansowe są przeznaczone na programy związane z dożywianiem dzieci. Także zupełnie nowy program pomocy prawnej, który jest realizowany po raz pierwszy od tego roku i który służy umożliwieniu korzystania z fachowych porad prawnych dla obywateli, który rozpoczyna swoją działalność i tak naprawdę w 24 powiatach województwa podkarpackiego punkty pomocy prawnej zostają uruchomione w liczbie przekraczającej 80, a więc ten dostęp do pomocy prawnej na pewno będzie lepszy, aniżeli to miało miejsce dotychczas. Bo to pewnie naszych widzów interesuje. To już w tej chwili zostało uruchomione, a więc jednostki samorządu powiatowego zgłosiły w tej chwili punkty, w których ta pomoc prawna jest realizowana. To powiedzieliśmy tak, powiedzieliśmy o tym, co samorządowcy znają, o tych programach, które są dla nich, można powiedzieć, już chlebem powszednim od lat, czyli drogi lokalne, pieniądze na drogi lokalne, które można dostać w Urzędzie Wojewódzkim, dofinansowanie, nie na całe. Mamy zabezpieczenie przeciwpowodziowe, wspomniała Pani o dwóch nowych programach, czyli dożywianie i pomoc prawna. Co jeszcze?
nowym programem, dożywianie jest programem kontynuowanym, to pomoc prawna jest programem nowym realizowanym od tego roku, nowym programem, na który są przewidziane także środki w kwocie przekraczającej 900 tysięcy złotych, to są środki na program 500+. I jak wiemy, zgodnie z dyspozycją pani premier Beaty Szydło, program ten zostanie uruchomiony od pierwszych dni kwietnia 2016 roku. Czyli samorządowcy muszą teraz zwrócić baczną uwagę na które programy, żeby być gotowym, żeby szybko sięgnąć po te pieniądze? W pierwszej kolejności będzie to program związany z wnioskami skierowanymi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Bo to jest taka sprawa dla naszego regionu bardzo ważna. To na koniec jeszcze powiedzmy o tych głównych kierunkach pracy wojewody w najbliższych miesiącach i o współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Jedni mówią, będzie się dobrze układała, bo to przecież jedna opcja, a drudzy mówią, no niekoniecznie. Wojewoda w stosunku do marszałka województwa, podobnie jak do innych jednostek samorządu terytorialnego, posiada uprawnienia nadzorcze w zakresie kontroli legalności, w szczególności uchwał podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, ale w wielu sprawach dotyczących naszego województwa mamy współpracę bardzo dobrze rozwiniętą, funkcjonującą, między innymi w zakresie spraw związanych z utrzymywaniem miejsc pracy dla naszego regionu, gdzie znacznie większymi możliwościami dysponuje marszałek województwa, ale niewątpliwie może liczyć na zrozumienie i wsparcie ze strony wojewody. Przecież są takie ważne sprawy, jak chociażby sprawa autosanu w tej chwili, sprawa Polmosu, i tutaj jest bliska współpraca pomiędzy marszałkiem i wojewodą podkarpackim. Współpracujemy także w sprawach dotyczących naszych bliskich relacji z sąsiadami, z Ukrainą i Słowacją. Przejście graniczne to przecież domena wojewody. Wprawdzie infrastruktura i utrzymanie przejść granicznych pozostaje w kompetencji wojewody, ale marszałek województwa także wspiera służby graniczne, doposażając je, między innymi umożliwiając korzystanie ze środków unijnych. I to jest cenna pomoc. W takim razie, czego życzyć wojewodzie? No pewnie jak najszybszego bilansu otwarcia. Pierwszego roku pracy takiej, który dawałby perspektywy na lata kolejne, bo wszyscy na tym, miejmy nadzieję, skorzystamy jako mieszkańcy regionu. Na pewno tak będzie. Jest mnóstwo spraw, które wymagają przeanalizowania, realizacji w nieco innym zakresie, aniżeli to było realizowane dotychczas, i wierzę, że ten pierwszy rok sprawi, że też wzrośnie zaufanie obywateli do państwa. Oby. Bardzo dziękuję. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. Bardzo dziękuję. Na pewno nie ostatnią wizytą w studiu Telewizji Rzeszów. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam do oglądania naszych kolejnych rozmów z gośćmi Telewizji Rzeszów. Dziękuję za spotkanie.